Cześć, witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku z Red Dead Redemption 2 na moim kanale. I tak jak w tytule, jest to ostatni odcinek z tej serii na tym kanale. Z tego względu, że no jakby cała seria, możliwe, że z tego powodu, że późno nagrywana od daty premiery, że już dużo ludzi to nagrało, mało ludzi ogląda to po prostu. I to nie za dobrze jakby wpływa na kanał, dlatego też postanowiłem, że serię sobie... O, ropuszka, proszę bardzo, co to jest? Skażona ropucha. Że serię zakończymy, ja sobie grę ogram sam dla własnej przyjemności. Także niestety sorki bardzo, ale będą za to inne gry, na przykład Spyro, nie wiem czy kojarzycie, może się wam spodoba, będzie Plants vs. Zombies Heroes. I teraz, najważniejsza rzecz, bo nie odchodzimy od tej serii bez, wiecie, żadnego boom. Odchodzimy w bardzo dobrym stylu. Otóż spójrzcie tutaj w postępy. Skarb skażonego szlaku. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, czy ktoś grający w tą grę robił to. Mam zdobyte 3 mapy i teraz trzeba znaleźć skarb. Skarb skażonego szlaku, który jest, uwaga, proszę bardzo, jeszcze na mapie wam pokażę. Tutaj Elysian Pool, to jest północny wschód, bardziej mam, no tak perfidnie północny wschód. Mapy Elysian Pool i tutaj w tym momencie macie ten wodospad i trzeba się pod niego dostać i tam jest tak pierońsko dobry podobno on umie pływać, pierwszy raz to widziałem, tak pierońsko dobry skarb, że to trzeba ogarnąć. Zaraz zobaczycie jaki, w sensie no ja jeszcze tam nie byłem, ale miejmy nadzieję, że będzie w miarę easy. Przedmioty, nie, broń i tutaj sobie musimy wziąć latarkę, gdzie lampa naftowa dokładnie. I też przy okazji, jakby nas coś miało zaskoczyć, mielibyśmy spaść, gdzieś zginąć, umrzeć i po prostu w tych jaskiniach zdychnąć sobie, tak, nieszczęśliwie troszeczkę, no to fajnie jest mieć zapis na wejściu i myślę, że jest oki. Zostawcie łapę, ja przepraszam bardzo, naprawdę szczerze, bo ja bym chętnie to nagrywał, no ale oglądalność na tym poziomie, na którym jest tej serii, no na przykład... Do plantów to się ma mega daleko, tak? No ludzie tego nie oglądają, bo już najprawdopodobniej obejrzeli też u innych ludzi. Ludzie, bo ludzie, no w sensie u innych ludzi. Brawo Mati za wypowiedź. No w sensie chodzi o to, że nie dokładnie. Dobra, nieważne. Tu schodzimy w prawo w dół. I teraz czysto teoretycznie, Mateusz, powinieneś mieć przejście tutaj. Tak jest. Ja tutaj już do pewnego momentu byłem, żeby sobie sprawdzić, żeby pamiętać, żeby na odcinku nie majaczyć, gdzie trzeba iść, ale teraz mam problem. W lewo czy w prawo? Chyba w prawo. Tu jest, dobra, tutaj jest ten. Tutaj jest to ognisko i tu najprawdopodobniej w szkatule, proszę bardzo, w skrzyni jest wielki, pierońsko, duża torba z biżuterią. O właśnie, to zbieracie, coś przyszło na Plants vs. Zombies Heroes, już tam oglądam reklamę, żeby zbierać diamenty, bo nie będę wydawał hajsu na to, bo to jakby płatności w grze to nie jest moja mocna strona, ja nigdy praktycznie płatności w grze nie wykorzystałem. Wiecie, ja coś kiedyś kupiłem w płatnościach w grze? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie. Możliwe, że się zdarzyło, ale to raczej... Nie wiem. Naprawdę. I teraz tu mamy taką, łopanie, większą grotę. I teraz przydałoby się for sure, bo trzeba doskoczyć, bo tu jest półka, Jezu, co to się stało? Trzeba doskoczyć tam i to trzeba wziąć podobnie już z rozbiegu. Tego już nie robiłem, także myślę, że może być troszeczkę... Hopa, jestem. Jest, udało się. Chodzi o to, żeby tutaj, a nie spaść tam, bo tam to już jest taka dziura, że umieracie. Dobra, doskoczyłem. I w tym momencie tutaj się chyba ześlizgniemy. O właśnie, dobrze, jest woda, o to chodziło. Dobra, i co dalej? Chyba tutaj, chyba mamy to, bo ja to widziałem na zdjęciach. Proszę bardzo, i tu w tych kamyczkach przeszukaj. Mamy skarb skażonego szlaku, ekipa. Zostawcie łapę za to, że go chyba znalazłem. Powiedzcie, że tak. 4 sztaby złota, prosim. Chcę zapisać, pewnie, że chcę zapisać. 4 sztaby złota to skarb skażonego szklaku. 4 sztaby złota to nie są przelewki. Trzecia mapa prowadzi cię przez sieć tuneli ukrytych za wodospadem wpadającym do zatrutego Elysian Pool. Na końcu ścieżki znajdujesz 4 sztaby złota ukryte pod sztertą kamieni. Brawo Mati za czytanie. Znajdź skarb odkrywca numer 5, to potem najpierw trzeba jakoś się tutaj wydostać do góry. Okej, okay, i teraz
bo to nie są jakby tutaj proste rzeczy. Podobno chyba na tą półkę skalną, teraz na tą półkę skalną i jeszcze sobie pojedziemy mało... O kurczę. O w dupę, ale... Czekaj, tam szliśmy w prawo, pójdźmy tu w lewo, tego już nie wiem. A to się łączy! Brawo, Mati, decyzyjność w twoim życiu jest fantastyczna. Czy tu coś jeszcze mogę znaleźć? Jeju, tu się... Chyba nie tu, chyba tu trzeba iść. O nie, nie tu. Stop, tu było... O, wiem, to trzeba iść tutaj. Tu jest chyba wyjście. Powiedzcie, że tak, powiedzcie, że tu jest wyjście. Proszę o was. I w lewo mamy wyjście. Już słyszę po cichutku wodospad. Już słyszę wodospad w swoich... Jej! Mamy to, wydostaliśmy się jeszcze tylko i wyłącznie dostać się do pasera i będzie dobrze. No wiecie, no seria się kończy. Ja mogę nagrywać na przykład takie pojedyncze odcinki z takich kluczowych... Ej, co to jest? Stop! Z kluczowych momentów... Wyleniały szczur. A co ja z tym zrobię? Schowałeś go? Co my go upieczemy? Szczur wędrowny, kompendium zaktualizowane. Tylko, że ten szczur, tak a propos, przepana, proszę bardzo, schować tutaj. Uj, tu się przycięło, ja już tu czuł, widzę grafikę. Bum, jestem. Dzień dobry, z 4 sztabami złota, które oczywiście pan Arthur Morgan może sprzedać u najbliższego pasera. Dziękuję bardzo. Zapraszamy, idziemy zobaczyć, ile to hajsu kosztuje. Aha, kurka, zostawiłem tam zwierzaka. Ojej, powiedzcie, że on przeciśnie przez to. On ma 2 skóry u siebie. Miałem wapiti, stan idealny, oddałem na szczęście. On ma teraz jelenia, 2 skóry jakieś poważne. Także mam nadzieję, że da rady. Jeju, jaki zdolniacha. Już go kocham. Dobra, uwaga, pokażcie mi tylko jeszcze mapę. Gdzie jest najbliższy paser, żeby zobaczyć, ile to hajsiwa... Emerald Ranch, proszę bardzo, u pasera. Ile to hajsiwa? Tutaj borsuka w ogóle, tak a propos, by the way, chciałem powiedzieć, borsuka najlepszego z najlepszych wziąłem, znalazłem, skóra biała. Chyba za to, nie wiem, tam 25 dostaliśmy, nie tyle co za niedźwiedzia grizzly oczywiście, ale troszeczkę pykło. Dobra, no to w tym momencie, czekajcie, bo przyszedł jakiś SMS, tylko ja sobie muszę zobaczyć. Najprawdopodobniej jak przychodzi SMS... Odbiór w punkcie Poczta Polska, to muszę po kolei zrobić, w sensie po drodze jak pojadę, bo o 12 muszę jechać do roboty. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć tyle, że lusterka są do odbioru, bo muszę wymienić w swoim samochodzie, bo się coś tam stało. Także, ale to jest temat do ogarnięcia, a my jedziemy do pasera, teraz taka ostatnia przebieżka, także nie będę wam tego wycinał. Ostatnia przebieżka w tej serii, tej gry, na tym kanale. Także jeszcze raz przepraszam. Sorry, no jakby nie ma sensu nagrywać w tym momencie, bo to szkodzi analityce na kanale. Potem inne odcinki też się mniej wyświetlają. Lepiej faktycznie, żeby się gra rozwinęła, w sensie kanał, żeby się rozwijał, no to robić tylko odcinki z tych gier, które się faktycznie oglądają lepiej. Także, no niestety tak jest. Nie, że ja nie chcę, ja bardzo bym chciał naprawdę ogrywać tę serię tutaj na kanale, zrobić z tego 100 odcinków, ale to się jakby troszeczkę nie kalkuluje niestety. No. Trochę szkoda, ale to nic. No za późno się wziąłem za Reda, jakbym się wziął za niego w dzień premiery, ale wtedy akurat no, nie było jak. No to na pewno więcej ludzi, tak jak zresztą inne gry, oglądało. No chciałem się wytłumaczyć przede wszystkim, że nie ma tak, że porzucam serię. Jest to uzasadnione. To, żeby nie nagrywać dalej. Forza na razie jeszcze zostanie, bo Forza się raczej mi się wydaje rozkręci, tak jak to się Forza rozkręciła zeszłym razem. No zobaczymy. Dobra, do tego pasera jeszcze kawałek jest Emerald. Stop. Bo tu są krzaki. Jak to nie są malinki, to ja mam... No to jest malina, non-stop te maliny. Ja muszę jeszcze ten krzak jakiś, różniący się od maliny, jeżyny i jakiejś złotej borówki czy czegoś. Jeszcze inny jeden, bo mam wyzwanie. Mam 4 różne krzaki, a mam na razie 3. Muszę tego jakoś poszukać, muszę to ogarnąć. No i tyle w temacie. Cyk, cyryk, cyk, 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 cyryk, cyk, cyk. What the pa... Nie, stop. I teraz ja chcę się dowiedzieć. Ile u pasera dostaniemy za to pieniążków? Chcę sprzedać. Uwaga.
500 tysięcy, nie tysięcy, $500. Można ją sprzedać u pasera. Stary, sprzedaj. Boom, 500, boom. 1100, 1600 i $2149. Idziemy po... Jeszcze to sprzedam. Uwaga, co jeszcze sprzedam? Karta fauny Ameryki. To sprzedam, bo to mi niepotrzebne. Na dupę mi to. To też. W sensie to by można było zbierać, ale to sprzedam. Zegar kieszonkowy. $2218 i w takim oto stylu Mateo kończy tą grę. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli. Przepraszam wszystkich, którzy liczyli, że ta seria będzie tutaj do końca. Nie bądźcie jakby źli nam, nie będą inne gry, także sorry, ja naprawdę bym to chciał nagrywać, ale to szkodzi troszkę kanałowi, także no, no. Niestety. Trzymajcie się, miłego dnia. Zostawcie łapę, sorry jeszcze raz, naprawdę, no, no. Trzymajcie się, cześć. Na serio bym to nagrywał.